Zjednoczonych. Jest bardzo bogato, jest dużo koni, niesamowite projekty, które pokażemy Wam w dzisiejszym odcinku. Co ciekawego jeszcze widzieliśmy na Semaphore? Widzieliśmy bardzo wiele pięknych projektów, które powodują nasz uśmiech, nasze drganie serca, ale są też rzeczy, które trochę nam dały smutku, ale o tym odcinku oglądajcie do samego końca i później opiszcie, czy było dobrze. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Suzuki Elliot 20, które przez 47 lat było zakopane w kopalni. Słuchajcie, ten Suzuki zostało wyciągnięte, odrestaurowane i oddane właścicielowi. Niezwykła historia, bardzo wzruszająca i zaraz dowiecie się więcej na ten temat. This car is amazing. Can you tell us the story of it? So the story is pretty intriguing actually. So one of the YouTube channels in the United States, it's called Math Off-Road Recovery, and he is a miner, so he goes out and mines with his pan, and he's very old, he's 86 years old, and he had a Jeep that was lost in the forest for over 40 years. And Matt is a recovery guy, so he said, Ed, we gotta go get your Jeep. So Matt spent 8 years trying to convince Ed to go get this Suzuki from the forest. 8 years? 8 years. Why? And he didn't want to. He just didn't want to do it. So after the 8 years, he finally agreed to go in and just look. So they all went in as a team and just walked into the Jeep just to see if it could be done. After that, after they excavated, found out that they could actually extract this Jeep, they went back in with the whole crew. They could not touch the environment. They couldn't cut down trees. They couldn't move anything. They couldn't bring in an excavator. So they had to leave the environment as is, but get the Jeep out. So the only way they could get the Jeep out was they had to float it down a river. And when they got it out of the river, it went then it went to a company called Fabrath, which is another YouTube channel. And he built this thing from scratch, from the original to what you see now. And then it was moved from Fabrats to Robbie Layton Nation, which is an auto body shop in Utah. He did all of the body work, all the paint work. And as soon as I knew that Robbie was gonna do it, I called him and wrote him a letter. And I said, Prismatic Powders and Cerakote would be glad to help you with this project. So we provided some powder coating and some Cerakote for this project. And after it was all done and given back to Ed, Robbie asked us if he could put it in our booth, and I absolutely said yes. Amazing, amazing story. But I'm curious why Ed was hesitating, and he didn't want to take this car from the mine, from the forest. Because he didn't think there was a value. Okay, right. He didn't realize he is old and he doesn't do any social media. Right. He doesn't watch YouTube. Right. And he did not know that the story would catch on like it did. Right. So almost every video that they've done about the Golden Nugget has reached over 1 million people. 1 million people have watched the video. And the story is actually bigger than the Jeep itself. Right. So right. That is really important. Right. And he understands that now because of the value of the YouTube. Right. I told you that this is a very famous car. Thank you so much. It is very. You're welcome. Historia przepiękna tego samochodu. Jestem zakochany w tej marce. Mamy ich kilka, tylko trochę starszych, bo to jest wersja Elliot 20. Elliot 20 miała bardzo ciekawą rzecz. Miała silnik o pojemności 360 cm i dwa cylindry. Dwusuw, zwykły motocyklowy dwusuw, taki jak w Wartburgu. Czyli jak jechał przez las, to rzucał okrągłym, seksownym dymkiem z rury wydechowej, ale jechał.
Natomiast ucieszyłem się bardzo, jak się dowiedziałem o tym samochodzie, o historii, gdzie był, jak został wydobyty, przez jakie ceregiele musiał się przedostać, żeby być już tutaj z nami. Przez rzeki, doliny, wyciąganie, zepsute inne samochody. Przedsięwzięcie mega, wyprawa jak, nie wiem, Indiana Jones. Ale byłem przekonany, że auto trafi do firmy, która go odrestauruje w 100% jako oryginalny samochód z tamtych lat. Niestety jestem zawiedziony. Samochód trafił do firmy, która go odbudowała na nowo z wykorzystaniem części, które są z tego oryginalnego LJ20. Czyli całe nadwozie zostało takie same, jak jest. Natomiast większość podzespołów układu napędowego jest z nowszych konstrukcji, czyli Suzuki Samurai. Czyli mosty napędowe, silnik, skrzynia, reduktor. To wszystko zostało zaadoptowane już z nowego. Syna czy z wnuka tego pojazdu, ale już nie jest oryginalne. Myślę, że te oryginalne części gdzieś są na półce schowane i ktoś to pielęgnuje, kiedyś gdzieś to wykorzysta. Mały niesmak, a z drugiej strony wielka radość, że ktoś włożył tyle serca, czasu i pieniędzy, żeby ten samochód wyglądał jak wygląda. Nie umieszkam ukrywać, że chciałbym mieć ten samochód w domu, bo jest to no, marzenie każdego posiadacza Suzuki. No, mamy LJ80 z silnikiem 0,8 litra, tu 360, wychodziła jeszcze 50, która miała silnik już 3-cylindrowy. Ale są niedostępne pojazdy na świecie już praktycznie. Najdroższe modele Suzuki teraz tego będą się robiły. Całkowicie, gdyby założyli elektryczny silnik, ale mam nadzieję, że tego nikt nie zrobią. A historia? Trzeba ją obejrzeć. Zapraszam do YouTube. Na pewno wiele filmów jest na ten temat, jak ten samochód trafił do nowego, a zarazem starego właściciela, którego wczoraj osobiście poznaliśmy. Także niesamowita historia starych kopalni złota. Nie, spieprzamy stąd. Słuchajcie, pierwotnie moja twarz rozjaśniła się wielkim uśmiechem, bo zobaczyłam fuksjowy Porsche. Oj, słuchajcie, pięknie wygląda, fajny design, kolory, wszystko mi pasuje, aż do momentu. Słuchajcie, ono jest elektryczne. Buf, idę sobie. Słuchajcie, tutaj stoi samochód, który jest moim marzeniem, ponieważ jest to Camaro do driftu. Ten samochód nawet brał udział w Formule Drift, tylko wiecie co? Ktoś je strasznie popsuł. Ono jest elektryczne. Tak wygląda właśnie konfrontacja silnika elektrycznego z V8. Nigdy elektrycznego silnika. Zamiast turbo pompować dwa bary, kuźwa i 1000 koni budować, to on pompuje powietrze, żeby schłodzić jakieś tam wentylatorki w środku, jakieś kabelki w środku. Telewizor kolorowy pod maską. Dobre. Samochód na prąd do driftu, marzenie. Pompa wspomagania Doppla, elektryczna. I patrzcie, jakie ma piękne doloty. Gówno prawda. Tu są w środku włożone zwykłe wentylatorki na prąd, po to, żeby pchały powietrze i chodziły kabelki jakieś w środku. Może i wizualnie ten samochód jest fajnie, ale poza tym to Dodge nieźle zjebał sprawę. Jak można było z muscle cara zrobić samochód elektryczny? Mogli sobie wybrać jednak i stworzyć nową linię. Myślę, że tak by było o wiele fajnie. A co wy o tym myślicie? Mario, twoje marzenie, chodź. Co? No nie, nie, mówię o Hammerze, chodź. Nie Lamborghini, Hammer, zobacz. Poczekaj. O kurw. Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Smutek, smutek. Znowu załamany jestem. Znalazłem marzynę moich marzeń, bo bardzo chciałem Hammera H1, bardzo bym chciał. Tak na Warszawę, idealne, do parkowania wszędzie. No ale nie. Na baterie. To mogę RC kupić i jeździć. No, no bez przesady. Kurwa, jak tym wjechać dotąd do wody? Jakby prąd to wszystkie rzece zdechną ryby i ja bym się przekręcił. Myślę, to jest chore. Na pace jest wielka trumna, która wygląda jak trumna do człowieka, w której jest bateria. No, pakiet, baterie, nie wiem co tam wkładają. Co się dzieje? Biznes. To jest biznes. Oglądam te samochody i serce mi krwawi. Słuchajcie, do czego można teraz wykorzystać
komorę silnika, jak założyliśmy zjebany silnik elektryczny. Do przewożenia drinków i lodu. Kolejny, zajebisty, tak? Zajebisty. Jak można zbezcześcić świętość? Znaczek Mustanga, kunina, tak? Silnik V8. Pralka, ale to jest dalej nic. Proszę, pokaż wszystkim znaczek Mustanga. Proszę. Świat się kończy. Jak to nazwać? Tesla Mustang? Ten, co ma tego fiutka na tym czole, ten jednorożec? Ja p***wa mać. Wszystko ten temat. Kurczę, zobaczcie, kolejny fantastyczny amerykański muscle car, Dodge. Te opony, te ciało, ten demon. Zobacz, to musimy zajrzeć koniecznie pod maską. Chodźcie, jak demon to będzie prawdziwy. Kurwa, nie. To jest elektryk. Mariusz, spieprzamy stąd. Cała hala wypełniona elektrykami. To jest straszne. O Jezu, jaki piękny. Mariusz, jeżeli ten samochód będzie miał też elektryczny silnik, to p***jmy te targi i idziemy stąd. Powiem wam, podchodziłam naprawdę z biciem serca, takim przerażeniem. Przyspieprzyli kolejne auto, ale ten jest prawilny, więc myślę, że jednak zostaniemy i zobaczymy, co jeszcze tutaj fajnego można obejrzeć. Dobra, to jest część tej hali, która może... Zobacz! Ta część tej hali, która ratuje całą sytuację. No! EcoBoost. Mariuszek, przyjeżdżamy na Semmel 2015 roku. Za każdym razem wyjeżdżałam stąd niesamowicie podniecona i podekscytowana. I zmęczona, ale bardziej szczęśliwa niż zmęczona. Po raz pierwszy wyjeżdżam z Sema Show z lekkim niesmakiem. Dlaczego? Czy ty też? Tak, mam niesmak. Jeden taki mały niesmak. No jaki? Ciekawa jestem, że taki sam co ja. On mnie po prostu zelektryzował. O właśnie, to jest ten problem. Słuchajcie, piękne, fantastyczne samochody, które są elektryczne i to całe hale, zestawy adaptacyjne. No wygląda to smutno. Nie ukrywam, że to było takie dosyć duże rozczarowanie, że na takich targach w Stanach Zjednoczonych tak dużo elektrycznych akcentów. Po prostu to jest już teraz modne, to jest biznes, straszny biznes. Poznaliśmy firmy, które produkują, rozmawialiśmy z właścicielami. Oni tego nie robią dla ekologii, dla pieniędzy. Ludzie chcą nowości, mówią, że mają Mustangi po 850 koni, tylko na prąd. No, świat się kończy motoryzacyjny i módlmy się, żeby ktoś to jeszcze wyłączył i tą wtyczkę im wyciągnął, żeby można było dalej zapachu benzyny poczuć, opon, a nie, że będziemy mieli samochody jak Jetsonowie, będziemy latać w powietrzu. Dajcie znać, czy podobał wam się ten odcinek i co myślicie o tych zmianach, w jakim kierunku idzie motoryzacja? No właśnie, to mnie najbardziej interesuje, bo no chyba nie tak się wyobrażaliśmy zakończenie motoryzacji w świecie. Przez prąd? No, to czy ja prawdę mówiąc liczę, że jednak przyszłość jest bardziej kolorowa i różnorodna. Będą samochody elektryczne, ale też będą samochody wodorowe, będą samochody na paliwo syntetyczne, etanol, biopaliwa itd., itd. Myślę, że ta przyszłość jednak będzie bardziej kolorowa niż na razie nam się wydaje. Więc niech oni wszystko, co na prąd, robią do sypialni i się wibruje. A reszta niech jeździ na kołach, robi brum brum. Tak, dajcie znać, czy wam się podobał ten odcinek. Czekamy oczywiście na wasze komentarze. No i przygotowujemy kolejne materiały. Pozdrawiamy serdecznie. Siema. Trzymajcie się, cześć. Subskrybuj kanał Karolina C. Kapilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.